Witaj. Tak, może czasami sobie myślisz, jak to będzie, kiedy stanę twarzą w twarz z czymś, co jest bardzo trudne. Są jakieś wyzwania życiowe. Jak sobie poradzę? Co to będzie? Czy teraz, jak ja sobie tak ładnie, pięknie mówię, czy pewne rzeczy sobie uświadamiam, a kiedy przyjdzie doświadczenie, to co wtedy zrobię? Moją odpowiedzią jest to, że nie wiem. No to wiem jedno, że osadzając się w tym kim jestem, w tym uświadomieniu, to się wzmacnia. Robi się silne. To widzenie życia takim, jakim jest. Ta zdolność takiego neutralnego czy z dystansu spojrzenia na to, co się wydarza. Mogą przyjść chwile, kiedy wciągną emocje. Pojawi się smutek, płacz, nie wiem, różne rzeczy. Ale świadomość tego, że to są chwilowe różnego rodzaju doświadczenia i są jak chmury, powoduje to, że nieraz takie zdarzenie, takie doświadczenie zaprasza do zatrzymania, by obserwować. Może być taka sytuacja, że koniecznie muszę jakąś decyzję podjąć, coś wybrać. I znowu to jest zaproszenie do tego, by zatrzymać się i wsłuchać się w siebie. Z jakiejkolwiek strony na to nie spojrzę, to wiem, że to może mi służyć. I przejawi się po to, by mnie wesprzeć i mnie jeszcze bardziej umocnić, wzmocnić, rozwinąć. I kiedy się na to tak spojrzy, no to co może tak naprawdę być przerażające? Świadomość uwalnia nas w tym, by widzieć we wszystkim coś, co nam służy. Co świadomość daje nam możliwość, zdolność wykorzystywania wszystkiego ku temu, byśmy mogli od tego się jeszcze bardziej odbić, rozwinąć, wzmocnić, uzdrowić. W tym, by widzieć siebie w takiej esencji, źródła tego, kim naprawdę jesteśmy. Najlepszego dla Was.